Witajcie, jestem, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Preya. I tak, tutaj się ostatnio męczyłem, znaczy męczyłem, żeby co tu się dzieje, a tu wystarczy to uruchomić tylko. Okej. Okej. Na razie wszystko wygląda tak, jakby działało. Oj, wybacz. Okej. Dobra robota, Morgan. Ekrany zwierciadła znów działają. Wróć jak najszybciej do gabinetu. Musisz koniecznie wysłuchać reszty swojej wiadomości. Spotkamy się na miejscu. Co to się stało? Aha, to jest... Okej. Fak, 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 fak. Czym ty strzelasz? Chory powaleniec. Dobra, ale to się przydaje. Ale nie mam nic do leczenia. To mnie boli. Co to jest? Suszone pomidory, jedz. Sprzęt dozbrajający. Tak. O, no nie powiem. Okej. Okay. Aha, no tak. A! No i miałem w poprzednim odcinku to powiedzieć, ale całkowicie mi wyleciało z głowy. Arkane Studio odpowiada za, również za Dishonored 2. I no. A tu trzeba naprawić, to ja nie umiem naprawiać. Dishonored 2, a no. Czym ty jesteś? Okej. Okej. Nie wiem, co to było. Uwaga. Analiza wyznań życia. Stan krytyczny. Fuck.
Ja zdechnę jak nic. Tu powinna być chyba jakaś skrzynka, nie? Panel sterowania. Aha, motor recyklingowy. I co? Aha. Przetwórz. Okej. W ten sposób to działa. Czekaj, to sobie to tak poustawiam teraz. Nie, ten pistolet też możesz. No, to jest amunicja. Sobie to muszę poustawiać, ale to co to jest? Naboje do strzelby, zestaw kombiłatek. Aha, to muszę sobie to, dobra. Organ tyfonu zadziałała. Okej. Okej. Apteczka. Dobra, nie mam już tych. Apteczki nie zrobię, ale zrobię to. Porobię sobie trochę amunicji. Dobra, wystarczy może. Ale jeszcze bym, bo tu mam jakieś łatki. Okej. Okay. Ja bym musiał sobie to poustawiać wszystko. Mogę to jakoś obrócić, nie? Okej. Okay. Trzeba, bo to jest co? To jest amunicja do tego. To są granaty. O właśnie. O coś takiego mi chodziło. Dobra, mniejsze to później jakoś sobie poustawiam sam. Okej. Okay. A, to już stąd wziąłem, tak? Wszystko. Spoko. Wszystko co chciałem chyba wziąłem. Narzędzia znów. Pokażcie mi tego filma, przyjaciele. Nie spodoba ci się to, co teraz powiem. Okay. Musisz zniszczyć Talosa 1. I badania, i tyfony. Nic nie może przetrwać. Łącznie z tobą. Ja wiem, jak to brzmi. Widziałaś, co te istoty potrafią. Są częścią ciebie. Jedna ich komórka na ziemi i... przepadliśmy. Przykro mi. To jest jedyny sposób. January przeprowadzi cię przez proces samozniszczenia. Alex spróbuje cię powstrzymać. Ma alergię na porażki. Zbyt dumny, by wrócić do rodziców z podwiniętym ogonem. Wszystko zależy od ciebie. Powodzenia. Ostrzegałam cię. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. A to jest to. Witaj, Morgan. Jestem January 2035. Jestem operatorem. Na pokładzie Talosa 1 jest ich wiele, jednak żaden nie jest taki jak ja. Oho, oho. Nie chwal się. Tutaj. Jestem twoim planem B. Moim pierwszym zadaniem było uwolnienie cię z symulacji. Drugim dopilnowanie, byś zobaczyła nagranie. Obydwa wykonane. Ciekawe. Udostępnione mi zostały nowe dyrektywy. System samozniszczenia Talosa 1 uruchamiany jest dwoma kluczami uzbrajającymi. Twój brat ma pierwsze. Ty miałaś drugi. Alex zniszczył twój klucz. Lecz ukryłaś jego projekt fabrykacyjny w archiwum.
Właśnie tam musisz się teraz udać. Terchium, okej. Wyciąg klucza Alexa, będziemy martwić się później. Tyfony szybko zajmują stację, Morgan. To będzie wyścig. Z nimi i z twoim bratem. Dzięki tej karcie dostępu dostaniesz się do głównej windy i wszystkich laboratoriów. Okej. Okay. Dobra. Niestety, nie byłam w stanie naprawić stąd windy. Jest jednak inna trasa, przez laboratorium psychotroniczne. To właśnie tam tyfony wymknęły się spod kontroli. Uważaj na siebie, proszę. Kolejna sprawa. Poprosiłaś mnie o zapewnienie ci większej liczby neuromodów. Zrobiłam to. Powodzenia, Morgan. Neuromod. Ile ich mam? 4. Hakowanie 2. Hakowanie 2, medycyna 2. Okej, to wygląda ciekawie. Ale to jest też dobre. Dobra, wiecie co? Zostawię sobie jeszcze. Poszukam neuromodów. Sobie zostawię jeszcze te neuromody. Powiem tak, gra bardzo różni się od swojego pierwowzoru, tak to można nazwać. W sensie jest taka bardziej. Dobra, do toalet nie idę w takim razie. Oho. Stuff only. Okej, ale jak tam przejść? Mam tu mapkę? Przez toalety może? Czekajcie, bo to jest ta droga, ta jest zamknięta, tam jest jeszcze jedna, okej. To chodź z tym. Nie tu, tylko ta jeszcze dalej. Ofop, czym ty jesteś? Kurde. Ała. Z tego drugiego? Albo to był jeden po prostu. O shit. Kurde, nie straszcie mnie tak. Amail, Yuri. W ogóle tak jakoś bardzo w japońskie poszli klimaty. Druga, no dobra. Nie, 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 ja to nawet nie chcę tego komentować, bo to jest... Witaj, Morgan. Czas, byśmy porozmawiały. Mój kryptonim to December. Moim celem jest pomóc ci w ucieczce z Talosa 1. Wiem, że twoja pamięć jest dziurawa jak sito.
ale wydałaś polecenie na wypadek, gdyby tyfony się uwolniły. Alex dysponuje własną kapsułą ratunkową. Wykonałaś kopię karty inicjującej i ukryłaś ją w dziale neuromodów wraz z zapasami. Oznaczę to miejsce na twojej mapie. Skontaktuję się z tobą ponownie, gdy zdobędziesz kartę. Kim jest December? Okej. Serio? Mam coś do żarcia. Kurde, co to jest za bydle? Co, jak z tym gównem walczyć? Żeby nie umrzeć. Bardzo mi się to nie podoba. No nie wiem, to jest bez sensu. Nie chcę, ale muszę. Muszę się tam dostać. Na tyfony w 1959 roku. I przez tyle lat je badali? Gods. A co to, Berserk? Nie interesuj się, bo koci modlę. Mogę wiadomości twojego brata. W tym wypadku się zgadzamy. Nie siedź tam dłużej niż to konieczne. Musisz znaleźć śluzę konserwacyjną do tunelu technicznego zwanego QTS. Dostaniesz się nim na samą górę stacji. Ja jestem kobietą, no dobra. No dobra, nie miałem szans. Zabójcze kombinacje. Ja pieprzę. No to to będzie trochę droga przez mękę. Tak mi się wydaje. Słuchiwać wiadomości twojego brata. W tym wypadku się zgadzamy. Nie siedź tam dłużej niż to konieczne. Musisz znaleźć śluzę konserwacyjną do tunelu technicznego zwanego QTS. Dostaniesz się nim na samą górę stacji. Dobra, to idę do męski. Męska zamknięta. Boję się. Fuck, i umarłem. I nie żyję. Nie wiem, jak mam tam przejść. Bo nawet jakbym się nauczył tych... Siła... No, to mi nie braknie tego drugiego. Okej, nie mam pomysłu zupełnie.
Kurde, sam się zabiłem. O, czy to ostatni zapis? No nie wiem, nie wiem jak to. Wiadomości twojego brata. W tym wypadku się zgadzamy. Nie siedź tam dłużej niż to konieczne. Musisz znaleźć śluzę konserwacyjną do tunelu technicznego zwanego QTS. Dostaniesz się nim na samą górę stacji. Okej. Tam też. Żeby znowu się nie zabić. Szybki zapis. O. Lewitująca lampka. Karta do kapsuły ratunkowej. Że ja to bym musiał wyjść, tak? Tak. Bez sensu. Teraz jak już jestem tutaj. Mam jeszcze jedną taką bombkę. To wygląda trochę jak wyciągnięta, jak zrobiona z jakiejś części komputerowej. Przejść dalej i należy posiadać psychoskop. Kurde, boję się. Okej, okay, użyj. Użyj mi apteczki. Okej. Okay. Nie mam już bomb. Tych też nie mam. Więc jestem w dupie, tak generalnie. Więc no będzie może... Co? Zachciało mi się grać na normalnym. Co to jest? Wykrywacz mimów. Okej. Okay. Stanowił przełom. Obok neuromodów to najważniejsza technologia na Talosie 1. Używaj go do skanowania tyfonów, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób funkcjonują. A tak poza tym, to ty go wynalazłaś. Okej. Okay. Dostałem te neuromody. Mam 6 ich. O, co to się mnie...
Przystosowanie psychiczne zwiększa pole psa. Energię. Aha. Przemiana, telepatia. Wytrzymałość. O, to by się przydało. Naturalna długość życia. Przedłużona. Tak, bo ja chciałem... Co ja chciałem? Chciałem wziąć to. I Krakow... Co to jest? Tu jeszcze jest ten... Co? Gdzie to jest? Hakowanie. Wiesz co? Weź mi to. I później pomyślimy. Dobra. Teraz, bo ja miałem te ulepszenia, tak? To jest to? Zestaw dozbrajający. Weź mi zwiększ obrażenia. Okej. I zwiększ mi celność przede wszystkim. Aha, już nie mam tego. Spoko. Tam i tak nie wyjdę, to muszę tamtędy wracać, tak? Jak ja tu wszedłem? Aha, przez tę dziurę. Okej. By przejść dalej, należy posiadać psychoskop. Posiadam. Badanie ukończone. Wrażliwość na regenerację, ataki psychiczne, falę negacyjną. Okej. Okay. No, wybaczam. Dobra, Morgan, wiem, że cię nie zatrzymam, ale zginiesz tam na dole, jeśli mnie nie posłuchasz. Musisz przekalibrować swój psychoskop. Przeskanuj tyfony wokół siebie. Zbierz wystarczającą ilość danych, a laboratoria staną otworem. Co ważniejsze, umożliwi ci to instalację pozyskanych z tyfonów neuromodów. Będziesz nie do powstrzymania. O to w tym właśnie chodzi, Morgan. 3 długie lata poświęcone temu, by przenieść ich moce w nasze ręce. Teraz tego nie pamiętasz? No nie pamiętam. Włącz psychoskopu. Przed wejściem do obszaru badań należy dokonać rekalibracji. Okej. Skan ukończony. Lepik, ładunki M. Uderzenie kinetyczne 1-2. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Dobrze. Przesyłam ci kod do sejfu w gabinecie dyrektora Kelstrupa. Jestem pewien, że ukrył w nim neuromody. Użyj ich do uzyskania jednej ze zdolności tyfonów. Zrób to,
A być może przeżyjesz na tyle długo, bym mógł cię jeszcze zobaczyć. Aha, dobra. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Okej. Dobra, w miarę czaję, o co tu chodzi. Kurde, ale apteczki nie zrobię, ale co zrobię... Otwórz. Amunicję. Weź. Do lepika nie zrobię nic, okej. Poznać życia. Stan krytyczny. Rozumiem. Mam jakąś apteczkę? Nie mam oczywiście żadnej apteczki. Kto by się spodziewał? Gdzie jest ten safe? Tam. Nie. Gdzie jest safe? To daj. Czekajcie, może mam już wystarczającą ilość. Tak, mam. Teczka, okej. Okej, dobra. Fuck. Nie no, to niech mnie już to zabije, bo to nie ma sensu. Zabij mnie. No. Bo to nie miało sensu. Okej. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Okej, rozumiem. A na apteczkę mnie nie stać teraz. No cóż. Nie, bo tu mnie piźnie to. Patrz, to rozwaliło. Zero, zero. Aha. Rozumiem. Z czym to się wiąże? Mogą też być gorsze konsekwencje.
konsekwencje, których jeszcze nie znam. Nie chcę, żebyś utraciła samą siebie. Czy nie mogę za bardzo przesadzić, tak? Okej. Ale ja chcę przesadzić. Apteczka. Wybacz, ale robię apteczkę teraz. Okej. Spoko. Szybki zapis. Przyjrzyj się. Wszystko, co zdarzyło się na Talosie 1, miało źródło tutaj. Było w tobie z początku tyle zapału. Popełniłem błąd, stawiając cię w centrum badań. To wtedy zaczęliśmy się od siebie oddalać. Jesteśmy bliscy zrozumienia, do czego dążą. Co starają się stworzyć. Potrzebuję odrobinę więcej czasu. Skan ukończony. Okej. Fuck! Bez sensu staram się ich przeskanować. Dobra, pieprzę to. Przyjrzyj się. Wszystko, co zdarzyło się na Talosie 1, miało źródło tutaj. Było w tobie z początku tyle zapału. Popełniłem błąd, stawiając cię w centrum badań. To wtedy zaczęliśmy się od siebie oddalać. Jesteśmy bliscy zrozumienia, do czego dążą. Co starają się stworzyć. Potrzebuję odrobinę więcej czasu. Szybki zapis. Ale dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj też będzie dobry moment, żeby zakończyć odcinek, więc jeśli film wam się sporo zostacie, łapkę w górę, jeśli chcecie to zapracować, żeby powiedzieć mi poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał ma się sporo i chcecie mnie na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.